Rodzice uczniów szkoły podstawowej nr 15 potrzebują moich, waszych, państwa głosów. Chcąc zaszczepić w uczniach zamiłowanie do przyrody, fizyki i chemii, zainicjowali powstanie w szkole innowacyjnej, nietuzinkowej tablicy Mendelejewa. Aby cel udało się zrealizować, trzeba zebrać jak najwięcej głosów poparcia. Głosować należy poprzez platformę www.todlamnieważne.pl. Poznajcie szczegóły akcji. Dzieci mają wiele talentów i wiele możliwości, aby je zaprezentować i rozwijać, ale oprócz zamiłowań artystycznych warto wspierać też pęd do nauki. Rodzice uczniów Raciborskiej 15 doszli do wniosku, że dzieci wykazujące zainteresowanie przedmiotami ścisłymi mają ograniczone możliwości rozwoju. Szkolne pomoce dydaktyczne są standardowe i mało ciekawe. Wtedy narodził się więc pomysł stworzenia innowacyjnej, nietuzinkowej tablicy Mendelejewa w formie gabloty, w której wszystkie pierwiastki będą na wyciągnięcie ręki. Projekt ma szansę na realizację tylko jeśli uda się zebrać wystarczającą liczbę głosów. Często na zebraniach Rady Rodziców rozmawiamy, jak możemy pomóc naszym uczniom, żeby uczyło im się lepiej, łatwiej, ciekawiej. No i stąd pomysł. Uczniowie sami tak naprawdę podrzucili zdjęcie z internetu, a my zrobiliśmy resztę. Chemia jeszcze teraz nie jest w podstawówce, ale wiemy, że jest reforma, 7-8 klasa wskoczy i wtedy jak znalazł, prawda? Dokładnie, ale tym bardziej, że już teraz uczniowie wykazują duże zainteresowanie przedmiotami ścisłymi. Tablica to będzie absolutnie ręczna robota precyzyjna, stąd też taka kwota, tak? Tak, dokładnie. Trzeba podkreślić, że tego w ogóle nie można kupić na rynku. To wszystko trzeba zrobić od podstaw. Tutaj wchodzi w grę praca stolarza, elektryka. Wszystkie atesty. Tak, meble mają, powinny mieć, znaczy muszą mieć wszystkie atesty, więc ta kwota jest dlatego taka, a nie inna. Każdy z tych pierwiastków będzie można w jakiś sposób zobaczyć, dotknąć, tak? Tak, jak najbardziej planujemy, jeśli teraz nie uda się w tej kwocie tego zamknąć, planujemy sukcesywnie te pierwiastki dokładać, tak żeby wszystko można było zobaczyć. To, czego nie da się zobaczyć, oczywiście będzie zdjęcie, będzie opisane. Tak, że... Potrzebne są głosy, jak ten głos oddać? Trzeba wejść na stronę todlamnieważne.pl, wyszukać inicjatywę Tablica Mendelejewa na wyciągnięcie ręki. Kliknąć głosuj, wpisać swoje dane, imię, nazwisko, adres mailowy i kod pocztowy. Wejść na maila i potwierdzić linkiem, który przyjdzie na pocztę. I to w zasadzie tyle. Tak. Możemy oddać więcej niż jeden głos? Czy... Tak, wówczas wiąże się to z wpłatą co najmniej 5 zł na konto, ale to jest takie nasze subkonto, także pieniążki tam zebrane na pewno wykorzystamy w tym celu. Ale można zachęcać znajomych, przyjaciół, żeby było nas jak najbardziej trzeba. Portale społecznościowe. Jeśli pomysł rodziców i uczniów 15 spodoba się internautom, gablota pierwiastków służyć będzie dzieciom nie tylko podczas lekcji, ale też w trakcie zajęć pozalekcyjnych. A sami uczniowie mają też plany na pokazowe lekcje dla rówieśników z innych szkół. Głosować można do 11 czerwca. Zachęcamy do odwiedzania strony todlamnieważne.pl. O szczegóły można dopytać inicjatorów zbiórki także osobiście podczas festynu, który odbędzie się już za 2 tygodnie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Raciborza na festyn. Szkolny festyn, wielki festyn rodzinny, który odbędzie się 2 czerwca od godziny 15 przy naszej szkole. Jakie atrakcje? Kino 7D, karaoke, pokaz mody, talent show, pokazy sportowe, czyli zapaśniczy, aikido, raptorsi, aikido, co? Mecz w siatkówkę rodzice kontra nauczyciele. Gry i zabawy zespołowe rodzice z dziećmi. Pokazy florystyczne. Tak, grill i konkursy z nagrodami. Ciasta, kawa. Czyli byleby tylko słońce świeciło. Nawet jak będzie deszcz padał, to wszystko przeniesiemy do środka. Zapraszamy.